Przyjaciele! Oszukano nas! Przez lata nas oszukiwano. Dzień w dzień. Rok w rok. Dekadę w dekadę. Oszukuje się nas! Mówiąc nam, czym jest prawdziwa wolność. Mówiąc nam, jak stać się wolnym. Przez to, że daliśmy się oszukać, staliśmy się więźniami tego świata. Więźniami tego systemu. Muszę, żeby każdy usłyszał, że siedzi w celi. Dzisiaj jestem pani lustrem. Oto lustro. Prawdę ci powie. Lustereczko, powiedz, proszę. System ma swoich obrońców. Zawsze tak było. Przez lata byłeś i byłaś oszukiwana. Skoro stałaś się więźniem tego systemu, to stałaś się i stałeś się też więźniem tego, który stoi za tym systemem. Czy ci się to podoba, czy nie? Jeśli te słowa Ewangelii, które słyszałeś, czy słyszałaś dzisiaj, jeśli nie jesteś z nimi jedno, to jesteś więźniem diabła. Przyjaciele, żyjemy w takich czasach, że religią panującą i dla tych tak zwanych wierzących, i dla tych tak zwanych niewierzących, dla jednych i drugich, religią stała się moralność. Ludzie, różne środowiska, różne grupy tworzą sobie systemy moralne, systemy etyczne i myślą, że żyjąc w ten sposób, spełniając je, osiągają najwyższą formę człowieczeństwa. Tak, ustanowiliśmy sobie prawa, ustanowiliśmy sobie zasady. Żyjemy według dobroci, jesteśmy dobrymi ludźmi. Ci, którzy z nich, którzy twierdzą, że Bóg istnieje, są przekonani, że to Bóg stoi za tym. Że to Bóg ustanowił taki system ocen. Że to Bóg jest największym moralistą. Tego uczy się ludzi w szkole. Tego uczy się na religii. Tego rodzice, świadomie czy nieświadomie, uczą swoich dzieci w domu. Obserwuję sobie dzisiaj was, przyjaciele, przez te 2 godziny. Wielu z was wygląda na takich, co realizujecie się w systemie tego świata. Osiągacie jakieś tam sukcesiki i przy tym wszystkim jesteście przekonani, że jesteście wolni. Przyjechałem tutaj dobrą furą na dobry obiad, więc jestem wolny. Mam możliwość wziąć 2 dni, przedłużyć sobie weekend, polecieć do Barcelony, jestem wolny. Mam coś tam, to jestem wolny. To uda życia, że jesteś wolny. Uda życia. Uda. Prawda jest taka, że jestem dzisiaj lustrem dla wielu z was. Oto twoja wolność, oto zasięg twojego ruchu. Twoje ręce są skrępowane, twoje nogi są skrępowane. Chodzisz na łańcuchu i krzyczysz, że jesteś wolny, rozumiesz? Rozumiesz to? Bo wydasz 300 zł na zupę i drugie danie i myślisz, że jesteś gość. Myślisz, że o to w życiu chodzi. Pokażę wam dzisiaj, przyjaciele, do czego prowadzi taka postawa. Do czego to wszystko prowadzi. Każdy człowiek tutaj na ziemi jest albo realnym sługą Jezusa, ale takim, jak On jest naprawdę, a nie wyobrażeniem Jezusa. Albo jest sługą diabła i nieważne, czy nie wierzysz w diabła, nie wierzysz w Boga, nie wierzysz w niebo. Możesz być sługą diabła świadomie lub nieświadomie. I masa ludzi, masa z was służy mu nieświadomie, nieświadomie. Krzyczycie, jestem wolny, ale wyglądasz tak. Popatrz na mnie. To jest twój życiowy wybieg. To jest twoja strefa wolności. Ten spacerniak, te 10 marnych kroczków, na które sobie możesz w życiu pozwolić, to jest ta twoja wolność.
Zrozum jedną rzecz. Ten, komu służysz, ten jest twoim Panem. Ten, komu służysz, świadomie czy nieświadomie, ten jest twoim Panem. Wielu z was patrzycie teraz na mnie, słuchacie, postrzegacie się za wolnych ludzi. Ale tak wygląda w rzeczywistości. Spętane ręce, więzienna cela, masz przybity numer, masz numerek. Kiedyś był taki program, cela numer, możesz się w nim obejrzeć. To twoja życiowa cela. Cieszysz się z tego, z dwóch dni wolnego. Cieszysz się, sam siebie oszukujesz. Pokażę wam 50 konkretnych postaw, które przez ludzi traktowane są jako cnotliwe, jako pobożne. Bóg na pewno taki jest, ale są aktem posłuszeństwa diabłu. 100-procentowym, czystym aktem posłuszeństwa diabłu. Jeśli rozpoznasz się chociażby jednej z tych postaw, którą przytoczę dzisiaj, to musisz wiedzieć, że jesteś sługą diabła, ale jest na to wszystko rozwiązanie. Bo jesteśmy tu po to, aby przypomnieć o tym rozwiązaniu. Przez 2 godziny uwielbialiśmy Boga, głosiliśmy Ewangelię, zapomnianą Ewangelię, niechcianą Ewangelię w XXI wieku, w czasach nowych technologii, kiedy wszystko przyspiesza. Jedna postawa, ja to mówię, że to jest 50 twarzy współczesnego więźnia diabła. Zaraz ci je przeczytam. Przyjacielu, to już też było dzisiaj mówione. Jeśli uważasz, że zbawienie osiągniesz dzięki temu, że pójdziesz do kościoła, nawet nie raz, że chodzisz regularnie do kościoła, jeśli myślisz, że dzięki temu osiągniesz zbawienie, to jesteś sługą diabła. Jesteś jego więźniem. Nie masz na to żadnego dowodu, że Bóg powiedział, że twoje zbawienie będzie przez to, że będziesz chodził na roraty, że będziesz chodził w niedzielę do kościoła. Nie masz na to dowodu. Nie masz, bo Bóg taki nie jest i on tak nie powiedział. Zbawienie możesz przyjąć jedynie poprzez to, że uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa, że uwierzysz w to, że umarł i wziął na siebie twój grzech i twoją winę, aby cię wyzwolić, aby cię odkupić. A następnie, kiedy był martwy, to zmartwychwstał, pokonując cały system. Był martwy, a ożył. Jeśli w to uwierzysz, to będziesz zbawiony. Ale jeśli myślisz, że jesteś lepszy ode mnie, bo ty byłeś dzisiaj już na 2 mszach, a w tym tygodniu na 4 i dzięki temu pójdziesz do nieba, to coś ci powiem. Wiesz, kto cię za rękę do tego kościoła prowadzi? Diabeł cię prowadzi za rączkę. On tam z tobą siedzi i mówi, kochany mój, idziemy dzisiaj do kościoła. Jutro znowu pójdziemy do kościoła. Pójdziemy w niedzielę i za 2 tygodnie i będziemy chodzić co tydzień. Rano stoi przed twoją szafą i mówi ci, załóż tą torebeczkę, będziesz piękna. Załóż te pantofelki, one ci pasują. Zobaczysz, jak sąsiadka będzie gały wytrzeszczać. Tak, przyjaciele, ilu z was zadaje sobie to pytanie? W ogóle o co schodzi ze zbawieniem? Teraz ja gadam. Teraz ja. Zrozum to. Jeśli chodzisz do kościoła i myślisz, że dzięki temu jesteś zbawiony, tak wyglądasz. Tak wyglądasz. Przyjrzyj się mi. Przyjrzyj się. Możesz te zdjęcie zrobić. Lustro. Lustro to jest. Rozumiesz? Rozumiesz to? Oderwaliśmy się jako ludzie od istoty chrześcijaństwa. Oderwaliśmy się od odkupieńczego dzieła Jezusa. Oderwaliśmy się od Jego zmartwychwstania. Chcemy nie wierzyć i chcę coś tam kupić. Ale idźmy dalej. Jeśli myślisz, że jesteś lepszym człowiekiem niż twój sąsiad, który bije, na przykład, który bije swoją żonę, to jesteś więźniem diabła, bo to jest kwas faruzeuszy, o którym mówił Jezus. Bo słowo mówi,
że nie ma ani jednego sprawiedliwego, rozumiesz? Ani jednego sprawiedliwego. Każdy tak samo potrzebuje Jezusa. Ten, co bije żonę i ten, co nie bije żony. Ludzie mają taką tendencję. To jest ta moralność. To jest ten system, gdzie daliśmy się wkręcić. Siedzą przy stolikach i przy ogródkach. Ja nie jestem taki zły, jak ten sąsiad spod piątki. On siedział, bo on kogoś pobił, a ja tylko plotkuję. Obaj jesteście winni jednego. Nie wybraliście Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Moralność zasiadła na tronie. Moralność. Jestem lepszy. Lepszy niż mój sąsiad, bo on leje żonę. Ale może inaczej. Może jeśli myślisz, że jesteś gorszym człowiekiem niż twój sąsiad, który prowadzi swoją żonę za rączkę, tak? To też jesteś więźniem diabła. Bo ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie. Ludzie dzielą się tylko na tych, co uwierzyli w Jezusa, w Jego zmartwychwstanie, zastępczą ofiarę. I na tych, co nie uwierzyli, na narodzonych z Bożego Ducha i nienarodzonych z Bożego Ducha. Nie ma innych kategorii, reszta to wymysły ludzkie. Sam się usprawiedliwiać chcesz, sam chcesz się poczuć lepszy. Albo sam się dajesz oszukać i potępiać, jak każdy człowiek potrzebujesz Jezusa. I ci z was, co przyjechaliście tu Bentleyami, i ci, co przyjechaliście tutaj na rowerach. Jeśli myślisz sobie coś takiego, że cnotą jest bycie biednym człowiekiem, ale porządny, mówisz tak, ja może i jestem biedny, ale jestem porządny. Wielu rzeczy nie zrobiłem, jak ci tam, nie wiem, politycy, tamci, ja jestem porządny. Jeśli tak myślisz, że jesteś biedny, ale porządny, to jesteś więźniem diabła, oto ty. Oto ty. Oto ty. Rozumiesz? Bo Bóg na krzyżu Golgoty zapewnił wielką wymianę krzyżową. Między innymi On tam stał się biedny, aby został ubogacony całym Jego bogactwem. Rozumiesz to? To dziedzictwo Boga, to plan Boga do życia człowieka. Jeśli mówisz, chcę być biedny, jesteś więźniem diabła, dałeś się wkręcić, myślisz, że to jest cnotliwe, bo ci pokazali paru bogatych ludzi, którzy się wynoszą. Bo ty nie bądź taki, ty bądź pobożny, bądź biedny, chodź z gołym tyłkiem, jest wszystko okej. Nie jest wszystko okej, masz łańcuch na rękach, masz łańcuch na rękach. Dałeś się wkręcić przez lata powtarzana prawda. Diabeł i jego słudzy o tym wiedzą, że jak będą przez lata powtarzali, to ludzie zaczną w to wierzyć. Kto z was sprawdza? Kto z was czyta Biblię? Kto z was zagląda? Mówię nawet do tych z was, którzy regularnie chodzicie do kościoła. Kto z was sprawdza źródło? Kto z was sprawdza, co powiedział Bóg w danym temacie? Ale jeśli w drugą stronę, jeśli myślisz, że zbawienie, jak wszystko inne, ty, który masz dużo kasy, możesz sobie kupić. Powiedz tak teraz, mam gdzieś tych świrów, co tu głoszą o Jezusie. Dam 50 koła na remont parafii mojej, na remont dachu w parafii. Jeśli myślisz, że dzięki temu rośnie jakaś twoja pozycja, że jesteś zbawiony, jesteś więźniem diabła. Jesteś więźniem diabła. Zbawienie nie jest z twoich uczynków. Słyszałeś to dzisiaj wiele razy. Zbawienie jest na podstawie twojej decyzji. Na podstawie tego, czy uznasz w swoim sercu, że jesteś grzesznikiem, który potrzebuje Jezusa. Czy uwierzysz w to, że On wziął na siebie winę i kary za twoje grzechy. I czy uwierzysz w to, że zmartwychwstał. To jest za darmo. Padło to już dzisiaj razy. Za darmo. Tu nie ma ukrytych opłat. Tu nie ma ukrytych abonamentów. I nie ominiesz tego swoją kasą. I nie ominiesz tego swoją biedą. Jeśli myślisz, że musisz odpokutować za twoje wcześniejsze winy, doświadczając różnego rodzaju cierpień, to jesteś więźniem diabła. Jesteś więźniem. Nieważne, jak dzisiaj wyglądasz. Nieważne, co ci się wydaje o tobie. W praktyce to jest twoje lustro. Tak wyglądasz. Masz swój wybieg, po którym się poruszasz. Przez parę godzin w ciągu dnia żyjesz w zamkniętej, zatęchłej celi i krzyczysz, że jesteś wolny. Nazywasz to wolnością. Bóg przebaczył ci wszystkie twoje winy.
za darmo wymazał obciążający cię list dłużny. Jeśli w to uwierzysz, jesteś w 100% niewinny. Nieważne, co zrobiłeś w swoim życiu. Nieważne, że patrzysz na sąsiada. No ja może tak, ale mój sąsiad to pewnie nie, bo on więcej nawywijał. Każdy, kto uwierzy, jest niewinny. Ale jeśli myślisz w drugą stronę, że ty możesz, że istnieje taka możliwość, że ty odpokutujesz za swoje winy, to też jesteś więźniem diabła. Ofiara Jezusa jest dla ciebie nic nie warta. Ofiara Jezusa jest dla ciebie niewystarczająca. Ty chcesz po swojemu. Ty sam. Ja sam to odkupię. Ja sam się poprawię. Ja sam będę lepszy. Ja sam. Ty i te twoje uczynki siedzą na tronie twojego życia. Ty i twoje uczynki. Skąd to wziąłeś? Zrozum to. Jesteś więźniem. Jesteś więźniem. Masz skute ręce. Skute ręce. Taka jest prawda, przyjaciele. Otwórz swoją Biblię i lustereczko ci powie, przypomni ci mój widok i powie, dzisiaj możesz się z tego wyzwolić, ale taki jest twój stan. A jeśli masz takie myślenie w sobie, że ty nie będziesz Bogu zawracać głowy sobą. On ma ważniejsze sprawy. To też jesteś więźniem diabła. Też się dałeś wkręcić. I też masz łańcuchy. Bo Bóg stworzył cię dla relacji z Nim. On cię stworzył, aby mieć z tobą kontakt. Po to żyjesz. Jeśli pod płaszczykiem religijnej poprawności, że nie chcesz Bogu zabierać czasu, nie szukasz z Nim kontaktu, to jesteś ulubionym więźniem diabła. Ulubionym. Ulubieńcem diabła jesteś. Masz w nagrodę podwójny spacerniak w ciągu dnia. Jeśli uważasz, że Boga nie ma, to też jesteś więźniem diabła. Dałeś się wkręcić. Mało tego, jesteś głupcem. Bo Bóg powiedział tak. Głupiec rzekł w swoim sercu, Boga nie ma. Głupiec tak rzekł. Jeśli myślisz, że Jezus nie jest w stanie ci pomóc, nieważne co przechodzisz, nieważne gdzie jesteś i czego doświadczyłeś, jeśli przez twój umysł przewinęła się taka myśl, że Jezus nie jest w stanie ci pomóc, to przyjacielu, jesteś więźniem diabła. Jeśli myślisz, że on jest za słaby, że nie ma mocy, to też jesteś ulubieńcem więźnia diabła. Jeśli myślisz, że Jezus jest za słaby, że nie ma mocy podnieść cię z twojego grajdoła. Ale z drugiej strony, kiedy odrzucasz pomoc Jezusa, wołając, ja sam dam radę, ja jestem dobry, jestem bystry, jestem kumaty, jestem inteligentny, jestem mądry, jestem samowystarczalny, ja sam dam radę, jesteś więźniem diabła, dźwigasz tony ciężarów, i jesteś jego więźniem. Myślisz, że jesteś wolny, tak? Że ty sam na takiej smyczy biegasz. Na takiej smyczy. To jest twoja strefa wolności. Jeśli myślisz zaś, że nie zasługujesz na to, aby osiągnąć w życiu sukces, to również jesteś więźniem diabła. Bóg dał dowód swojej miłości. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Jezus za nas umarł. Na Boga się nie zasługuje. To dzięki Jezusa uczynkom, dzięki Jego przelanej krwi, dzięki Jego dziełu, Jego zmartwychwstanie, masz do Niego dostęp i dostęp do Jego dziedzictwa. Ale jeśli myślisz w życiu, że ty sam zbudujesz swój sukces, to też jesteś więźniem diabła, bo to jest ten diabelski duch niezależności, duch buntu, o którym zresztą już wspominałem przed chwilą. To on cię prowadzi za rączkę. Mówi ci, Karolku, Krysiu, Heniu, Beatko, jesteś mądra, wspaniała, piękna i bogata, ty sama dasz radę, ty sama królowo. Królowo w kajdanach. W spętanych rękach,
nogach. Tak, przyjaciele, to 50 twarzy współczesnego więźnia diabła, przekonanego często o swojej wolności. Więźnia. Jeśli najważniejsze dla ciebie w życiu są twój mąż, twoja żona, twoje dzieci, to jesteś więźniem diabła. To się zrobiło takie cnotliwe. Na tronie posadziłeś niewłaściwą osobę. Jesteś uwięziony. Jesteś więźniem diabła. Ale jeśli skupiasz się w swoim życiu wyłącznie na swoim ego, tylko tak naprawdę na sobie, mi, moje, dla mnie, moja praca, moje pieniądze, moja przyszłość, mój samochód, moje relacje, mój biznes, mój obiad, to również jesteś więźniem diabła. Jesteś zakuty, spójrz na mnie. Tak wyglądasz. Tak wyglądasz. Jeśli boisz się o swoją przyszłość, siadasz wieczorem i mówisz, kurczę, nie wiadomo, co to będzie. Co to będzie w przyszłym roku? Co będzie za 2 lata? W ogóle, jeśli czegokolwiek się boisz, to jesteś więźniem diabła. Nie wiem, czy to rozumiesz. Jeśli się boisz czegokolwiek, lęk jest grzechem. Lęk jest błędem. I żaden lęk nie podchodzi od Boga. Kiedy się boisz, musisz to zrozumieć. Kiedy się boisz, to jesteś wiernym i oddanym sługą diabła. Kiedy się boisz, każdy lęk. Dzisiaj są pozytywne lęki tak zwane. Jeśli nie jesteś odważny, jeśli nie jesteś w swoim życiu odważny, zrozum to, bez względu na to, w którym miejscu swojego życia się znajdujesz. Jeśli nie jesteś odważny, to jesteś więźniem diabła. Dlaczego? Bo Bóg dał nam ducha synostwa, a duch synostwa to duch męstwa i odwagi, nie duch lęku. Duch męstwa i odwagi. Jeśli stajesz w jakimkolwiek obszarze swojego życia i się boisz, nie jesteś odważny, to masz kajdany. Możesz krzyczeć wszędzie, że jesteś wolny. Oszukiwać sam siebie. Ale jesteś więźniem diabła, dałeś się oszukać. Skąd to wziąłeś, żeby się bać? Nie z serca Boga, to już wiesz. Więc skąd to wziąłeś? Z dna piekła. Z samego dna piekła. Jeśli myślisz, że nie masz wpływu na swoją przyszłość, o, ja nie wiem, co to będzie, to wszystko zależy od Boga, to również jesteś więźniem diabła. To jest takie wygodne dzisiaj dla wielu ludzi. Ja nie wiem, co to będzie. Nie wiem, to nie ode mnie zależy. Skąd to wziąłeś? Dałeś się oszukać. Wiesz dlaczego? Bo Bóg powiedział tak, wszystko, czego potrzebujecie do życia tu na ziemi, wszystko, czego potrzebujecie do pobożności, do tego, żeby pójść do nieba. Dałem wam 2000 lat temu w Jezusie Chrystusie. Dałem wam. Co to znaczy dałem wam wszystko? Nic wam więcej nie dam. Nic nie dostaniecie więcej. Nic. Wszystko zostało dane. Ludzie chcą zrzucać odpowiedzialność życiową. Tak jest wygodniej. Tak jest lepiej. Ja nie wiem. Jeśli przyjąłeś taką informację, jeśli przyjąłeś taki sposób myślenia, tak wyglądasz. Tak chodzisz w swoim życiu. Łańcuchy na rękach. Numerek przybity. Więzień numer. Masz swoją celę w piekle. Jesteś więźniem diabła. Jesteś więźniem jego systemu. Jeśli myślisz natomiast, to dalej z tym lękiem. Jeśli troskę uznajesz za mądrość, za życiowy skarb. To, że się troszczysz. Mówisz, to jest takie mądre. Trzeba się troszczyć. Czy Putin najedzie Polskę? Jaka będzie sytuacja gospodarcza? Ja się muszę o to troszczyć, tak? Kiedy się martwisz w ten sposób, to dałeś się wkręcić. Jesteś więźniem diabła. Jakże to nie pasuje do dzisiejszych czasów, gdzie właśnie za pobożność uznaje się zamartwianie się o przyszłość,
Zamartwianie się o swoje dzieci, co będzie z moimi dziećmi. A pomyślałeś o tym, żeby powierzyć swoje dzieci Bogu? Patrzyłeś na wzór, który on zostawił? Powiedział, nie lękaj się. Powierz mi je. Powierz mi je. Nie. Ja będę się bał, bo dlaczego? Bo ja sam to ogarnę. Moim umysłem. Ja, Zosia Samosia. Taka jesteś, Zosia Samosia. Tyle masz ruchu. Tyle. Tyle masz mocy sprawczej w swoim życiu. 30 centymetrów. 30 centymetrów wolności. 30 centymetrów wolności masz w swojej moralności, która panuje w twoim życiu. Tyle masz. Tyle masz. Tyle masz spacerniaka. Tyle. Tyle. Ale dzisiaj możesz się z tego nawrócić. Jeśli wstydzisz się innych ludzi, to jesteś więźniem diabła. Rozumiesz to? Bo Jezus stał się wstydem na krzyżu Golgoty, abyś został wyzwolony ze wstydu i zaakceptowany przez Boga. Rozumiesz, że jeśli masz jakieś odczucie wstydu przy jakiejś osobie, to dałeś się wkręcić. Diabeł cię oszukał, pozbawił cię twojej pozycji. Myślisz, że to jest takie fajne, moralne, że w ogóle to jest takie skromne. Nie jestem pyszałkiem, wstydzę się człowieka, jaram cegłę, nie jestem w stanie nic powiedzieć i wycofuję się. Wycofujesz się, bo jesteś więźniem, bo się dałeś oszukać. Wstyd został przybity do krzyża Golgoty. Zostałeś wyzwolony ze wstydu. Jeśli czynisz bożkami w swoim życiu innych ludzi, to również jesteś więźniem diabła. Jeśli zabiegasz o względy innych ludzi, nieważne, w domu czy w pracy, to również jesteś więźniem diabła, zrozum to. Jeśli próbujesz zasłużyć na ludzką akceptację kogokolwiek, szefa, żony, dziewczyny, matki, ojca, nauczyciela, na uznanie, na zauważenie, na zwrócenie na siebie uwagi, to znaczy po pierwsze, że nie znasz, dalej nie doświadczasz i nie przeżywasz wartości, jaką nadał człowiekowi Bóg wskutek wiary w Jego osobę i Jego dzieło. Nie znasz tego, nie przeżywasz tego. Dałeś się oszukać. Zabiegasz o innego człowieka. Myślisz, że to jest droga do sukcesu w twoim życiu. Może nawet tak nie nazywasz tego, ale zastanawiasz się, jak zaproszę szefa na obiad, to żeby tylko moja żona nie przypaliła ziemniaków, bo co to będzie? Ale jak zaprosisz biednego sąsiada sprzed szóstki, to masz wywalone, tak? Bo tutaj myślisz, że jak mu dasz dobry obiadek, to coś się w twoim życiu zadzieje. Rozumiesz to? Jesteś więźniem diabła. Oto lustro twoje. Jeśli nie zauważasz innych ludzi, to również jesteś więźniem diabła, skupionym na sobie egocentrykiem. To znaczy, że nie znasz i nie przeżywasz miłości. Nie znasz jej. Nie znasz. Może znasz harlekiny, może znasz jakieś sentymentalne uczucia, ale jesteś więźniem zamkniętym na swoje ego. Jeśli myślisz tak, że pójdziesz do nieba, posłuchajmy teraz wyraźnie. Jeśli myślisz, że pójdziesz do nieba tylko dlatego, że uprawiasz seks wyłącznie ze swoją żoną czy mężem, to jesteś więźniem diabła. Jeśli patrzysz na innych ludzi i słuchasz o nich, jak są wyuzdani, mówisz, nie, nie, ja 30 lat uprawiam seks tylko z moją Małgosią, żoną moją, to ja pójdę do nieba. To jesteś więźniem diabła, bo do nieba nie idziesz dlatego, że uprawiasz seks tylko ze swoją żoną. Rozumiesz to? Rozumiesz to? A ludzie myślą dalej. Jeszcze po katolicku, w jakiejś pozycji, to ja jestem lepszy, pójdę do nieba, bo z moją żoną kocham się tylko w ten sposób. To system tego świata i kajdany. Gdzie tak Bóg powiedział? Bóg powiedział, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony.
i powiedział, że zbawienie jest za darmo, z łaski, jako dar dla ludzi, przyjmowalny przez wiarę, a nie przez uczynki, nie dlatego, że sypiasz tylko i wyłącznie ze swoją żoną czy mężem, ale w drugą stronę, jeśli myślisz, że nie pójdziesz do nieba, bo każdego dnia czy każdego tygodnia spędzasz masę czasu w domu publicznym i myślisz, że dzięki, że przez to nie pójdziesz do nieba, to również jesteś więźniem diabła. Zrozum to. Również jesteś więźniem diabła, bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nie chodzi o moralność. Ludzie się porównują. Ten cudzołoży, a ja tylko plotkuję. Jestem lepszy. I myślisz, że co? Że Bóg tak powiedział. On powiedział, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek musi się ogarnąć. Musi uwierzyć w Jezusa. To znaczy się ogarnąć. Uwierzyć w Jego zastępczą ofiarę i w Jego zmartwychwstanie. Tak, nieważne, czy po ludzku ktoś jest porządnym grzesznikiem, czy jest łajzą. Ten, który sypia tylko ze swoją żoną, jest porządnym grzesznikiem po ludzku. Ten, który chodzi do domu publicznego, jest łajzą. Ale jeśli ten, który chodzi do domu publicznego, uwierzy w Jezusa, to ten idzie do nieba, a ten, który 30 lat po katolicku uprawia seks ze swoją żoną, pójdzie do piekła. Oto sprawiedliwość Boża. Oto sprawiedliwość Boża. Oto prawdziwy Jezus. Oto prawdziwa Ewangelia. Jeśli myślisz natomiast, że najważniejsze w życiu to, aby był spokój, to jesteś więźniem diabła. Jezus powiedział tak: pokój mój wam daję, nie jak ten świat daje. Nie lękajcie się. Wielu ludzi ucieka od życia, od odpowiedzialności, od podejmowania decyzji, szukając świętego spokoju i stają się więźniami diabła, wycofują się z życia, boją się żyć, boją się podejmować decyzje. Ale pokój, o którym mówił Jezus, możesz otrzymać do swojego serca, tak? Tylko wtedy, kiedy mu uwierzysz. I teraz coś ci powiem. Ten pokój nie będzie cię zatrzymywał w odważnych decyzjach i odważnych ruchach. Będziesz odważny i nie będziesz się bał. Ale jeśli tego nie doświadczasz, oto ty, a ja oto lustro twoje. Jeśli żyjesz w chaosie, to również jesteś więźniem diabła. To zaburzenie. To praca dla dziurawego worka. Permanentne kręcenie się wokół tych samych problemów, wokół tej samej góry, w kółko to samo. Brak właściwego oglądu życia i rzeczywistości wokół. Miliony myśli, natłok, jak tornado przechodzą przez twoją głowę, w lewo, w prawo, wirują, to zrobię, tam pojadę, to zrobię, to będę... Jesteś więźniem diabła. Dopiero kiedy uwierzysz Jezusowi, kiedy uwierzysz w Jego zastępczą ofiarę i w Jego zmartwychwstanie, będziesz miał dostęp do myśli Chrystusowej. Zerwiesz te kajdany. Zerwiesz te kajdany. Tak wielu z was kocha swoje kajdany ze złota szlachetnego, ze srebra. Kajdany to kajdany. Ograniczają cię. A nawet wytapetowana cela to nadal śmierdząca, zatęchła cela i nora. Jeśli myślisz, że za twoją twórczość i osobisty wkład w ratowanie świata należy ci się niebo, to również jesteś więźniem diabła. Możesz tu rozdać dzisiaj miliony zup bezdomnym, wysłać tony darów na Ukrainę, możesz to wszystko robić. Ale jeśli osobiście nie uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa i Jego zmartwychwstanie, to jesteś więźniem diabła i chodzisz na Jego łańcuchu. Posłuchaj mnie teraz wyraźnie. Posłuchaj. Jeśli starasz się nie grzeszyć, jeśli bardzo starasz się nie grzeszyć, to jesteś więźniem diabła. Ty, porządny człowieku, który ponad wszystko w życiu starasz się nie obżerać, nie pić, nie palić, nie bluźnić. Każdego Sylwestra czynisz sobie nowe postanowienia. Jesteś zakutym w łańcuchy więźniem diabła. Dlaczego? Bo staranie się
to próba osiągnięcia czegoś swoją własną siłą, rozumiesz? Chcesz być samosprawiedliwy, ty sam uczynisz siebie lepszym. Ty sam, to twoja moralność, którą posadziłeś na tronie, odrzuciłeś Jezusa i nieważne, czy chodzisz do kościoła, czy 500 opłatków zjadłeś dzisiaj, to jest nieważne. Nieważne to jest. Rozumiesz? Staranie się to próba osiągnięcia czegoś swoją własną siłą. Teraz mi nie przeszkadzaj. Nie, siadaj teraz i jak skończę, to pogadamy. Posłuchaj, staranie się o coś wyklucza i przyjęcie i działanie łaski od Pana Jezusa. Nie wiem, słyszałeś dzisiaj razy, łaska, łaska, niezasłużona przychylność. Ani ty, ani ja nie zasłużyliśmy na dzieło Jezusa, na dary Jezusa. Nie zasłużyliśmy, ale On nam to dał. To jest miłość, jedyna prawdziwa. Nie zasłużyliśmy. I teraz, kiedy ty mówisz, jak ty się starasz, co ty robisz? Mówisz, ja tego nie chcę. Ja nie chcę tego daru. Ja mam go gdzieś. Ja sam będę samosprawiedliwy. I chodzisz do kościoła przy tym często. Po co? Po co? Po co? Budujesz swoje królestwo. Jesteś więźniem diabła. Jeśli grzeszysz, to też jesteś więźniem diabła. Chybiasz celu, popełniasz błędy. Jesteś nieskuteczny. Wykonujesz uczyny diabelskie. I jesteś więźniem swojego pana, czyli diabła. Padło to już dzisiaj wiele razy. Jeśli starasz się być dobry, ponad wszystko uznałeś, że nie chodzi o pieniądze, o sukces, o cokolwiek, ale chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. Ja to słyszałem miliony razy. Mam 45 lat. Miliony razy słyszałem to od ludzi. Ważne jest to, aby być dobrym człowiekiem. A kto tak powiedział? Kto ci tak powiedział? Pokaż mi chociaż jeden taki fragment w Biblii. Pokaż to. Jeśli myślisz, że bycie dobrym to brama do nieba, to musisz wiedzieć, że dałeś się wkręcić. Do nieba nie idziesz na podstawie swoich uczynków. Zrozum to, parę razy już to padło. Jezus powiedział tak, kładę przed tobą przekleństwo oraz błogosławieństwo, śmierć oraz życie. Wybierz życie, abyś żył. Musisz życie wybrać. Kto jest życiem? I stanął Jezus przed nimi i powiedział, jestem droga, prawda i życie. Wybierz mnie, abyś żył, a nie swoje zakichane uczynki. Chodzicie do kościołów, czytacie wielokrotnie czytanie z Księgi Izajasza i macie obraz taki wymalowany jakiegoś takiego księdza, który stoi, jest jakąś niemotą. A ten prorok mówił do ludzi tak jak ja dzisiaj. Powtarzał po Bogu, że ludzka sprawiedliwość, ludzkie cnoty są jak brudna, splugawiona szmata w oczach Boga. To, co ty uważasz za dobro, Bóg uważa za brudną ścierkę. Rozumiesz to? To jest czytanie z Księgi Izajasza. Proroka Izajasza. Nie o dobre uczynki chodzi, nie o moralność. To jest herezja. Dlatego wam powiedziałem, 2000 lat ludzie dali się wkręcić, dali się oszukać. Mówią, że wiedzą w Jezusa, ale nie wiedzą, o co chodziło Jezusowi. Bo dzisiaj nikt nie szuka, nikt nie sprawdza. Ważne jest, żeby był schabowy dobrze wypieczony. Żeby pączki miały fajne nadzienie i żeby piwko było chłodne. To jest najważniejsze w życiu, bo mi się należy. Bo się tak bardzo staram w swoim życiu. Należy mi się. Należy mi się. Masz w nagrodę srebrny łańcuch. Srebrny łańcuch twojego pana diabełka. On jest wierny twoim uczynkom i twojemu posłuszeństwu. On ci zawsze łańcuch założy. Wielu z was to bardzo dobrzy ludzie. Skuci łańcuchem w więziennych celach. Wielu z was. Jeśli jesteś buntownikiem wobec Bożej prawdy, to również jesteś więźniem diabła. Bo diabeł to pierwszy buntownik. Co to jest bunt? Słyszysz teraz prawdę. Jeśli powstaje w tobie niezgoda, to jest bunt. To jesteś więźniem diabła.
To pierwszy buntownik, ojciec buntu. Jeśli nie dotrzymujesz słowa, a w ogóle co to znaczy nie dotrzymywać słowa? Jeśli nie jesteś wykonawcą słowa, bo dotrzymać słowo to być wykonawcą słowa. Jeśli nie dotrzymujesz słowa, nie jesteś wykonawcą, to jesteś więźniem diabła, bo on powiedział, niech twoje tak znaczy tak, niech twoje nie znaczy nie, bo wszystko co inne jest od złego. Dalej. Jeśli nie oczekujesz wierności Boga, zrozum to. Jeśli w swoim sercu, w swoim umyśle, w swoim życiu nie oczekujesz tego, że Bóg będzie według ciebie, w stosunku do ciebie wierny, to jesteś więźniem diabła. Dałeś się wkręcić, dałeś się zakuć. Mówisz, o, nie wiadomo, kurczę, może jednak nie. Może do jakiegoś prymasa tak, ale nie względem mnie. Bóg zawarł z ludźmi przymierze. Poręczył je krwią Jezusa na znak tego, żeby ludzie kumali, że przymierze jest wieczne. Wszystko, co zapewnił Jezus na krzyżu, jest dziedzictwem ludzi. I Bogu możesz oddać tylko chwałę w ten sposób, że sięgniesz po to, co ci Jezus zapewnił. Sięgniesz po to w swoim życiu. Wtedy Mu oddasz chwałę. Wtedy Go uwielbisz. Wierząc w to, że On jest wierny. Wierząc w to, że On się nie wycofuje. Ale jeśli w to nie wierzysz, proszę. Oto Ty, a ja mam Twoje lustro. Dalej. Jeśli nie oczekujesz Bożego zaopatrzenia od Boga, to jesteś więźniem diabła. Jesteś więźniem diabła. Stół został zaopatrzony dla każdego człowieka bardzo obficie. Ale do tego stołu przychodzi się wierząc. Po pierwsze, że ten stół jest. Stół pański. I po drugie, że jest zastawiony. Twoja wiara jest kodem dostępu, rozumiesz to? Twoja wiara jest kodem PIN. Wbijasz PIN i masz dostęp do zasobów nieba, do obfitości. Ale kiedy mówisz nie, to niemożliwe, to za proste. Ja sam założyłem swój biznes, mam się świetnie. Oto ty, więzień diabła, dźwigający tony ciężarów na plecach. Krzyczący, jestem wolny, taki zgarbiony, łańcuchy na nogach, na rękach. Jestem wolny, takiś wolny. Wbij PIN. Uwierz w swoje dziedzictwo, stań w wyłomie. Ale jeśli przepuszczasz wszystkie pieniądze na głupoty, to również jesteś więźniem diabła. Bo pieniądze są po to, aby szerzyć nimi Królestwo Boże. Po to one są. I żeby niszczyć dzieła diabelskie tutaj na ziemi. Tak, przyjaciele. Ile kasy wydałeś na bzdety w tym tygodniu? Ile kasy wydałeś w maju na bzdety? A ile kasy włożyłeś nam do koszyka, żebyśmy szerzyli królestwo i niszczyli dzieła diabelskie, co? Ile? Ile próżności sobie kupiłeś w tym miesiącu? A? Myślisz, że jesteś wolny? Ha, ha, ha. Jeśli powstała w tobie taka myśl, nigdy nie dostaną mojej kasy, to moje pieniądze, zrobię z nimi co chcę, nie będę wspierać jakichś oszołomów. Jesteś ulubionym więźniem diabła. Nawet dostaniesz złoty łańcuch, wymieni ci srebrny na złoty, ale ci go skróci troszeczkę. Jeszcze parę centymetrów będzie krócej, ale będzie złoto. Będziesz się cieszył. O, jaki ja jestem wolny, jaki ja jestem zaopatrzony. Jak mi tam dobrze jest. Jeśli czujesz się winny popełnionych błędów, posłuchaj mnie. Jeśli czujesz się winny błędów, które kiedyś w życiu popełniłeś, to jesteś więźniem diabła. To bardzo ważne. Więźniem diabła. Jeśli czujesz się winny, każde twoje poczucie winy, każde, nawet najmniejsze poczucie winy zakłada ci kajdany diabelskie na ręce. Kajdany diabelskie, rozumiesz to? Zamyka cię w celi. Zdesz to z moralnością tego świata, która uważa, że poczucie winy w ludziach to jest cnota. O, o, wolna powiedziała. Przyszła wolna i mnie pouczyła.
Siadaj i słuchaj, nie przeszkadzaj. To idź do swojego więzienia. Skróć łańcuch i żyj dalej. Zrozumcie jedną rzecz. List dłużny obciążający cię został przybity do krzyża. Najmniejsze poczucie winy, które przychodzi do ciebie, to diabeł w czystej postaci. Diabeł w czystej postaci zakłada ci homonto. I teraz zobacz, ile osób ci mówi, no wiesz, musisz to odpokutować. Jeszcze ze 30 lat musisz to czy tamto robić w życiu. Rozumiesz to? Jak bardzo moralność siadła na tronie? W ilu z was podnosi się teraz coś? W ilu z was się podnosi? Jak to? Jak to? Przecież poczucie winy jest okej, skoro się nawywijało. Sprawdź, co powiedział Bóg na ten temat. Sprawdź, co on zrobił. Ale w drugą stronę. Jeśli uważasz, że nigdy nie popełniłeś żadnego błędu, to również jesteś więźniem diabła. To drugi skrajny ruch diabelski. Uczyłeś się o rowach mariańskich, a ja ci powiem o tych dużo groźniejszych. O rowach diabelskich. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jesteś winien co najmniej jednego grzechu. Tego, że nie wybrałeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tego, że nie uwierzyłeś w Jego zastępczą ofiarę, w Jego dzieło odkupieńcze i w Jego zmartwychwstanie. Tego jesteś winien. Jeśli masz niskie poczucie własnej wartości, to jesteś więźniem diabła. Diabeł chce, abyś się czuł poniżony, abyś się czuł słaby i bezsilny. Abyś myślał, że to on, diabeł, jest wyżej w strukturze. Ale człowieku, zostałeś stworzony na obraz Boga. Zostałeś stworzony na obraz Boga. Ponad diabłem. A Bóg w Chrystusie wzmocnił twoją pozycję i panowanie nad diabłem. Wzmocnił. Jeśli myślisz, że jesteś słaby, jeśli myślisz, że jesteś niewiele wart, to znaczy, że wiernie słuchasz diabła. Wiernie go słuchasz. A skoro wiernie go słuchasz, to zgodnie z tym, co powiedziałem na początku, służysz mu i jesteś jego więźniem. Jeśli czujesz się niegodny, aby doświadczać Boga, to jesteś więźniem diabła. Bóg stworzył ludzi, aby z nim byli, aby z nim żyli. To pierwszy zakres powołania człowieka. To grzech zaczął powodować oddzielenie od Boga. Ale Bóg w Chrystusie zakończył temat grzechu. Zasłona została rozdarta. Słyszałeś o tym? Czy słyszałaś? Zasłona oddzielająca człowieka od Boga została rozdarta. Człowiek uzyskał bezpośredni dostęp do Boga, do Jego osoby, do Jego tronu. Ale jeśli w to nie wierzysz, jeśli z tego nie korzystasz, to jesteś więźniem diabła i wyglądasz tak jak ja teraz. Zobacz, tak wyglądasz. Nieważne, co o sobie mówisz. Nieważne, jak siebie próbujesz postrzegać i oszukiwać sam siebie. Tak wyglądasz. Zakuty w łańcuchy. Jeśli czujesz się niegodny, aby doświadczyć sukcesu, tak? To jesteś więźniem diabła. Dlaczego? Bo myślisz, że na sukces trzeba zasłużyć. A to jest piekielna herezja. Na sukces się nie zasługuje w życiu. Sukces to konsekwencja życia z Bogiem. Prawo do sukcesu życiowego zapewnił ci Jezus na krzyżu Golgoty. Wszyscy dostaliśmy to za darmo. To jest łaska, przyjaciele. Jeśli twoje poczucie wartości wynika z tego, co robisz w życiu, to jesteś więźniem diabła. Jeśli właśnie myślisz, że jeśli rozdasz tutaj bezdomnym teraz wszystkim po 200 zł, tak, to jesteś lepszym człowiekiem i dzięki temu pójdziesz do nieba. Jesteś więźniem diabła. Nie dzięki twoim uczynkom możesz dostać się do nieba. Nie dzięki twoim uczynkom. Dzięki krwi Jezusa i dzięki twojej wierze w tą przelaną krew, w Jego zastępczą ofiarę i w Jego zmartwychwstanie, to jedyne drzwi. Jedyne drzwi. Jedyne drzwi. Jeśli twoje poczucie wartości wynika z tego, co masz, to jesteś więźniem diabła. Przyjaciele,
Powiedziałem wam, mam 45 lat, ja się nazywam Michał Korgol, z wykształcenia jestem prawnikiem. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Miałem kupę kasy i spełniałem wszystkie zachcianki, za którymi ganiają ludzie. I co? I wyglądałem tak. I byłem więźniem diabła, bo nie znałem Jezusa, bo chciałem sam. Sam chciałem wszystko zrobić, sam chciałem wszystko zbudować. Myślałem, że mam jakieś, że skoro coś wypracowałem, coś mam, to mam jakąś lepszą pozycję u Boga. Ale kiedy usłyszałem Ewangelię, zrozumiałem, że jestem na prostej autostradzie do piekła. To po ludzku było niesprawiedliwe, bo ja harowałem i byłem dobry. Pomagałem wielu innym ludziom. Ale uznawałem do tamtego momentu Jezusa za nic szczególnego. Za nic niewartego uwagi, oczywiście. Poszedłem do kościoła, tak jak wam mówiłem, tylko po co? Dla uspokojenia wyrzutów sumienia. Swoich i innych. Chodzi o to, przyjacielu, że jeśli fundamentem twojego życia nie jest ofiara Jezusa i Jego zmartwychwstanie, to wyglądasz tak, bez względu na to, co masz. Bez względu na to wszystko. Jesteś więźniem systemu i więźniem diabła, który za tym stoi. Pozwala ci krzyczeć, żeś wolny. Pozwala ci poszaleć dzisiaj. Pozwala ci się pośmiać ze mnie, mówi, zobacz. I wracasz do swojej celi. Zakładasz swój piękny łańcuch. Zadowolony, że dzisiaj miałeś 25 minut spacerniaka. I tak do końca. Aż zgnijesz w tej celi. Tak chcesz dokonać biegu? Tak chcesz dokonać żywota? Tak? Mercedesa se kupisz na emeryturze. Jest, jest! Spełniłem moje marzenia. Jestem kimś, mam Merola, ale sąsiadom opadnie kopara. Po całej rodzinie pojadę, wszystkim pokażę, niech wiedzą. Jestem gość, dorobiłem się, gość w łańcuchach. Uważaj, bo nie masz za dużego pola skrętu, żebyś się nie wykoleił. Więźniu. Jeśli twoje poczucie bezpieczeństwa wynika z twojej wysokiej pozycji społecznej lub edukacji, to jesteś więźniem diabła. Jeśli myślisz, że bycie dobrze wykształconym, władanie pięknie językiem polskim, bycie poliglotą, władającym wieloma językami, obycie w biznesie, obycie w kulturze, tytuł honorowego obywatela miasta, jakiejś uczelni, jeśli on powoduje, że twoja pozycja jest wyższa przed Bogiem, oto ty jesteś więźniem diabła, jesteś wkręcony. Nie nadaje ci to żadnej wartości. Nie nadaje ci to. Powtórzę jeszcze raz, ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie. Tych, którzy uwierzyli w zastępczą ofiarę i narodzili się na nowo i są nowymi stworzeniami. I tych, którzy to olali i chodzą w kajdanach, w swoich zatęchniałych celach. Jeśli porównujesz się do innych ludzi, to jesteś więźniem diabła. System tego świata tworzy kopistów. Ma pewien format, w którym chce cię ukształtować. Różnią się tylko numerami w swoich celach. Masz inny numer niż twój sąsiad. Tyle samo wybiegu. Takie same piękne kajdany na sobie. Masz tematy zastępcze. Kto mistrzem Polski w piłce nożnej? Kto wygra wybory? A co tam u nie wiem, takiej księżnej, czy gdzieś tam, co się dzieje? A co to gwiazdeczka zrobiła? Co tam jest napisane? Hej, pogadaj, co ona? A ile, jaki ona ma majątek? O tym żyjesz. A twoje nogi są spętane, łapy też, nic nie możesz. Dałeś się zakuć w dyby. Dałeś sobie założyć homonto. Tak, i ludzie się porównują, później mówią tak. Wiecie, życie w ruinie, w rozsypce. Ale mnie też stać. Też będę w tym roku tydzień na rivierze tureckiej. Myślisz, że to wartość ci nadaje, tak? Ty, a jedziesz tam potem i wcale nie możesz wypocząć. Bo w głowie Kongo. Chaos i tysiące myśli. I obiecujesz sobie, nie no, za rok to już musi być lepiej.
ale nie jest lepiej. Od 30 lat nie jest lepiej. Od 40 lat nie jest lepiej. Dlaczego? Oto ty. Oto ty. Nieprawda, ja jestem wolny. Żyję w wolnym kraju. Jestem wolnym człowiekiem. Oto lustro twoje. Więźniu systemu, obudź się dzisiaj. Otknij się dzisiaj. Tu nie chodzi o religię, tu nie chodzi o moralność. Tu nie chodzi o humanizm, intelektualizm. Tu chodzi o to, czy osobiście w swoim sercu wierzysz w to, że Jezus zapłacił za ciebie, że zmartwychwstał, że cię wyzwolił. Nie o pieczątki z rorat. Czy wierzysz w to? Jeśli spodziewasz się kary od Boga, jakiejkolwiek kary od Boga, to jesteś więźniem diabła. Spodziewać się, to znaczy wierzyć w coś. Jeśli słuchasz mnie dzisiaj, te dobre pół godziny, i nadal spodziewasz się w swoim sercu, czy w swoim umyśle jakiejś kary od Boga, to znaczy, że nic nie kumasz i jesteś więźniem diabła. Potrzebujesz się wyzwolić. Zrozum to, Jezus został ukarany. Bóg sam siebie ukarał, aby nie karać człowieka. Ten jedyny, który nie popełnił błędu, ten jedyny, który nie zasłużył na karę, wziął na siebie karę wszystkich ludzi, aby cię wyzwolić od kary. Nawywijałeś, ja też, ale tego już nie ma, nieważne. Przybite 2000 lat temu do krzyża, zutylizowane, jeśli w to wierzysz, jesteś wolny i niewinny. A jeśli nie wierzysz, to zacieśniasz swoje kajdany i możesz mówić wszystkim, jaki jestem wolny, jakiego heretyka spotkałem dzisiaj pod kolumną Zygmunta. To ty nosisz kajdany. To ty nosisz kajdany. Kajdany, które 2000 lat temu zostały zerwane, sam sobie dałeś je założyć. Sam, bo on cię wyzwolił. Zrobił wszystko. Zapłacił za ciebie. Zapłacił. Nic nie oczekiwał od ciebie w zamian. Wiedział, kończę temat grzechu, kończę temat kary. Weź to, umarłem za ciebie, zrobiłem to dla ciebie. I co z tym robisz? Co z tym dzisiaj robisz? Jeśli karzesz sam siebie, to jesteś więźniem diabła. Zrozum to, jeśli karzesz sam siebie, to nie tylko jesteś więźniem, ale też jesteś swoim surowym klawiszem, rozumiesz? Ofiara i kat, dwa w jednym. Dwa w jednym. Rozumiesz to? Więzień i surowy klawisz więźnia. Sam się będę karał, sam się będę biczował. Zasłużyłem. Plujesz na krzyż, plujesz na Jezusa, odrzucasz to. Nawet jeśli dzisiaj byłeś w swoim garniturku i całowałeś rączkę księdza, jeśli sam siebie karzesz, plujesz na Jezusa i chodzisz skuty. Oto Ewangelia. Od 2000 lat ta sama. Jeśli narzekasz, to jesteś więźniem diabła. Zrozum to, jeśli nie jesteś wdzięczny, jeśli narzekasz, jesteś jego więźniem. Narzekanie to kultura tego kraju. To jest cnota tego kraju. Ludzie się witają, co tam, stara bida. Jakoś leci, no wiesz, nie jest łatwo. Ciężki ten maj, kurczę, ciężka ta połowa roku, no ale jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś to będzie, demony jakoś to będzie. Zawiązują ludziom łańcuchy i skracają. Jakoś to będzie. Ciężko jest, panie, no ciężko. Jak żyć, panie? Jak żyć? Jak żyć? Jak żyć? Ludzie, trzeba się ocknąć. Hipokryto z Mercedesa, hipokryto z autobusu. Ocknij się. Ocknij się. I ty, który wyszedłeś z kościółka przed chwilą, może po sumie, to już chyba za późno trochę. Po co przyszedł Jezus na ziemię? Co ci Jezus zapewnił? Po co on przyszedł? Jakie jego przyjście ma związek z twoim życiem? Jeśli nie wierzysz w jego dzieło, w to, że cię uwolnił, to tak wyglądasz. Tak wyglądasz. Oto ty. Jeśli chcesz uratować ziemię, jeśli przyjąłeś sobie teraz taki cel w życiu,
że Ty będziesz dbał o ziemię, Ty ją uratujesz, jesteś ekologiczny, to jesteś więźniem diabła. Wiesz dlaczego? Bo losy tej ziemi są przesądzone. Ziemia zostanie zniszczona przez Boga. Będzie nowa ziemia i nowe niebo. Posłuchaj, katoliku, który mówi, że walczysz o tą ziemię. Jeśli walczysz o tą ziemię, to walczysz z Bogiem. Walczysz z Bogiem. Dałeś sobie założyć łańcuszek. Łańcuszek szczęścia. Dałeś sobie założyć. Dałeś się wkręcić. Jeśli nie kochasz ludzi, to jesteś więźniem diabła. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, ale jednocześnie nienawidzisz ludzi, to sam siebie oszukujesz. Bo on powiedział, pierwszy list Jana 4,20. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Rozumiesz? Ile razy sam siebie oszukujesz, żeby się lepiej poczuć, że ty Boga kochasz, a nienawidzisz ludzi, masz kupę goryczy w sobie. Jesteś więźniem diabła. Możesz to zrzucić z siebie. Kiedy uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa i Jego zmartwychwstanie, narodzisz się na nowo. Boża miłość rozleje się w swoim sercu. Będziesz wyzwolony i będziesz nowy. Ale jeśli nie kochasz siebie, to też jesteś więźniem diabła. Może jesteś już wierzącym człowiekiem, ale nienawidzisz siebie. Odczuwasz do siebie jakiś wstręt, jakąś wzgardę. Brzydzisz się sobą. A przy tym ci się wydaje, że przelejesz miłość na innych ludzi. Jesteś więźniem diabła. Możesz być zbawiony w sensie wieczności w niebie, jeśli jesteś wierzący. Ale możesz na ziemi też chodzić w łańcuchach diabelskich. Bóg cię wyzwolił, ale ty zdecydowałeś się włożyć sobie te kajdany. Słowo Boże mówi tak, Ewangelia Mateusza 22:39. Będziesz miłował bliźniego swego, tak jak siebie samego, w ten sam sposób. Jeśli nie kochasz prawdziwie siebie, to nie jesteś w stanie przelać prawdziwej miłości na inną osobę. Więc nie mów, że siebie nienawidzisz, ale kochasz kogoś innego, nie kochasz. Wszystko, co robisz, jest z egoistycznych pobudek. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Wiesz, dlaczego Jezus był zdolny, aby pójść na krzyż? Posłuchajcie mnie teraz. Dlaczego Jezus był zdolny, żeby pójść na krzyż? Bo kochał siebie. Bo dlatego, że kochał siebie, był w stanie pokochać ciebie. Tak, Bóg kocha siebie. O, to jest takie niefajne, kochać siebie. To już jest pyszne, to już jest narcyzm, tak. Ludzie, Bóg, który jest miłością, kocha siebie. Zrozumcie to. Jeśli coś się w tobie podnosi, jak słyszysz te słowa, to jedno wiedz na pewno. Na pewno jesteś dzisiaj więźniem diabła. Na pewno. Więźniem diabła człowiek staje się przez to, że mu wierzy. Że jest mu posłuszny. Tak jak wam powiedziałem. Ludzie przestali szukać Boga. Przestali sprawdzać, rozsądzać, co jest prawdą, a co nie jest. Wystarczyło dać ramy. Wystarczyło powiedzieć, oto jest budynek, oto jest kościół. Idź do kościoła, tam jest Bóg. I ludzie jak ślepe konie poszli. Skąd to wziąłeś, jak on powiedział, że on nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych? Skąd to wziąłeś, jak on powiedział, że zbawionym jesteś przez to, że uwierzysz w jego zastępczą ofiarę? Skąd to wziąłeś? Dlaczego przestałeś szukać? Dlaczego przestałeś rozsądzać? Ludzie, czas oprzytomnieć. Oprzytomnieć. Zrzucić kajdany. Rozumiesz? Zrzuć te kajdany. Zrzuć te kajdany w życiu. Myślicie, że to jest happening? Że to jest stand-up? Że Lotek przyjechał? Nie! To Ewangelia. Ewangelia. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, w swoim sercu podejmujesz decyzję. Czy dzieło Jezusa ma dla ciebie jakąś wartość? Czy wierzysz w to, co On zrobił? Czy wierzysz w to, że Cię wyzwolił? Czy wierzysz w to, że zmartwychwstał? Że zrobił to?
z miłości do Ciebie. Czy to olewasz i chodzisz w tych kajdanach? Ja zrzuciłem te kajdany i nie jestem lepszy, bo mówiłem, że nie o to chodzi. Jestem tutaj tylko po to, abyś zrozumiał. Mi też kiedyś głosił ktoś tę Ewangelię, bo miałem większość rzeczy, które daje ten świat i łańcuchy na rękach. Byłem więźniem, miałem swoją celę. Mieniłem się wolnym, mieniłem się żywym, a byłem martwy. Mieniłem się wolnym, a byłem więźniem. I dzisiaj jest dla Ciebie dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, podejmujesz w swoim sercu decyzję. Kto z Was chce pojednać się z Bogiem? Kto z Was? Nie potrzebujesz do tego żadnych pośredników. Nie potrzebujesz do tego żadnej religii, żadnej instytucji. Potrzebujesz uwierzyć w swoim sercu w to, że potrzebujesz Jezusa do życia wiecznego, że potrzebujesz Go do swojego życia tutaj. Przyjaciele, 12 lat temu, kiedy prawda Ewangelii przebiła się do mojego serca, wszedłem do łazienki mojego domu, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, zamknąłem drzwi, usiadłem na sedesie i zacząłem wołać: Jezus, ja wierzę, że to Ty, wierzę, że umarłeś za moje grzechy, wierzę, że wziąłeś na siebie winę i karę, które były mi przypisane, wierzę, że zmartwychwstałeś. Powiedziałem: przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. I zacząłem płakać. Moje ego tam się złamało, przestałem kozaczyć, przestałem być twardy, siedziałem na kiblu, a Jemu to nie przeszkadzało. On przyszedł do mnie, wyszedłem stamtąd nowy. Spotkałem się z Nim tam, tony ciężarów ze mnie spadły. Nigdy wcześniej nie miałem w ręku w Biblii, bo wydawało mi się książką dla słabych ludzi, nie dla intelektualistów, więc nie wiedziałem, co tam zaszło, ale narodziłem się na nowo. To jedno z głównych poselstw z Jezusa, które wygłosił tutaj na ziemi. Każdy człowiek ma narodzić się na nowo. Nieważne, czy wyszedł z tego kościoła, nieważne, jak wygląda teraz, jakie ma szaty. Kiedy Jezus usługiwał, stawał w takich miejscach, głosił Ewangelię, mówił: ludzie, upamiętajcie się. Wszyscy widzieli znaki i cuda, których dokonywał. Przyszedł do Niego pewien taki poważany przez wszystkich w Izraelu człowiek, faryzeusz, członek Sanhedrynu, sądu izraelskiego, o imieniu Nikodem, i mówi: nauczycielu, mistrzu, o co chodzi? Bo czynisz wielkie rzeczy. A Jezus mówi: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On miał 67 lat. 67 lat, szaty kapłańskie. Był pięknie, można powiedzieć, wyświęcony. A Jezus mówi mu: dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi: jak w tym wieku? Jak w tym wieku wejść do brzucha matki? A Jezus mówi: nic nie czaisz, bo myślisz po ludzku. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Musisz się narodzić z mojego ducha, musisz uwierzyć we mnie. Olać system i uwierzyć we mnie, że ja jestem źródłem życia, że zapłaciłem za ciebie, że zmartwychwstałem. Wtedy będziesz zbawiony, to wystarczy. Od 2000 lat jest ta sama Ewangelia. Ta sama Ewangelia i te same łańcuchy. Te same łańcuchy, ty wybierasz. Kładę przed Tobą wolność i kładę przed Tobą łańcuchy. Zobacz, zobacz to. Masz wolność i masz łańcuchy. Ty wybierasz, Ty dzisiaj wybierasz, nie uczynkami, nie uczynkami. Wybierasz, czy wierzysz w Jezusa, czy nie. Czy to przyjmujesz, czy nie. Nic więcej nie zrobisz. Nie dołożysz do krzyża, bo Jego dzieło jest kompletne. Albo będziesz wolny, albo dasz się z powrotem, odejdziesz zakuty w jeszcze ciaśniej zawiązanych metalowych szelkach. Amen.